Nazywamy się Ewa i Wiesław Szczepaniak. Przyjechaliśmy z Białegostoku. Stoku. Jesteśmy animatorami diecezjalnymi ruchu rodzin nazarytańskich w Archidiecezji Białostockiej. I dlaczego tutaj jesteśmy? Na pewno jesteśmy przede wszystkim dlatego, że czujemy ogromną wdzięczność za. Dar księdza Tadeusza. Yy, nigdy księdza Tadeusza nie znaliśmy. Yy, znamy go pośrednio poprzez rozważania o wierze, i rozważania o wierze yy, mogę powiedzieć, że zmieniły nasze życie, wywróciły do góry nogami. Myśmy przez wiele lat, możemy tak powiedzieć, byli osobami niewierzącymi. Znaczy, chodziliśmy w niedzielę do kościoła, ale to było bardziej dlatego, że no, była taka tradycja. I ksiądz Tadeusz Dajczer poprzez swoją tą skromną książeczkę. Zmienił nasze życie, nasze patrzenie na świat. Zrobił to również poprzez ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Poprzez ludzi ze wspólnoty ruchu rodzin nazaretańskich, którzy swoim świadectwem życia pokazali nam, że można żyć inaczej spokojnie, życiem pełnym radości, mimo problemów że można patrzeć na wszystko, co nas spotyka, oczami wiary. I my tak już od 17 lat staramy się żyć. Czy nam się to udaje, to już jest inna sprawa, ale y, mamy tę świadomość, że tak żyć powinniśmy i że y, no dopiero teraz właśnie czujemy, że żyjemy, bo wcześniej była to po prostu wegetacja, teraz jest to życie. Y, Także y, y, ksiądz, profesor Tadeusz Deitscher jest. Dla nas osobą, jedną z najważniejszych osób w naszym życiu, bowiem no, dokonał zmiany jakości w naszym właśnie życiu. Także nie wyobrażamy sobie, że, że możemy tak zignorować tego typu informacje, że na przykład jest konferencja poświęcona księdzu Dajczerowi, a nas tutaj nie ma. No i tyle. Ja uzupełniając wypowiedź Ewy, powiem, że jesteśmy szczególnym przypadkiem i bardzo szczęśliwi z tego powodu, że doznaliśmy nawrócenia równocześnie, co jest bardzo rzadkie, i w związku z tym nasza droga rozwoju duchowego no przebiegała jakby równolegle. Więc rozumiemy się jakby od pierwszych chwil i właśnie dokonał tego ksiądz Dajczer ta jedna lektura, która właśnie w naszym przypadku miała taką moc wielką huraganu jakiegoś tornado, które w ciągu jednej doby przewróciła nasze życie w tą dobrą stronę i zaczęliśmy, Właśnie rozwijać swoje życie duchowe. Trwa to do dzisiaj i jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia wspólnotowego, więc, nasza obecność tutaj na tym sympozjum no, w sposób naturalny, nas jakby tutaj, jest takim naturalnym ciągiem naszej działalności. Ja byłam akurat w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Zawalił mi się świat, który wydawało mi się, że jest bardzo taki solidny, a ten świat opierał się na innych ludziach, nie na Panu Bogu. I no, było mi bardzo ciężko z tym. I wtedy poznałam ludzi ze wspólnoty. No to taki też znak od Pana Boga, że on. Ja go ignorowałam, ja go zostawiałam, a on nie. On cały czas o mnie dbał. I od jednej z tych osób ze wspólnoty otrzymałam w prezencie książkę Rozważania o wierze, którą przeczytałam w jedną noc, a później a później przeczytał mój mąż i od tamtej pory ta książka jest z nami wszędzie. My, jeśli wyjeżdżamy na wakacje, jeśli no, wyjeżdżamy na rekolekcje, to jest to oprócz pisma świętego czy oremusa, który zabieramy ze sobą, jest z nami zawsze, bo zawsze możemy do niej zajrzeć i przeczytać fragment, i jakby żyć tymi treściami. Takim fragmentem, który, który jakby no, dokonał rewolucji, to był fragment poświęcony Felix kulpa, czyli winie szczęśliwej, bo ja wtedy zaczęłam inaczej patrzeć na swoje niepowodzenia, na swoje grzechy, na swoje zaniedbania. I zrozumiałam, że to wszystko, co stało się w moim życiu złego, to teraz może dać dobre owoce i ja dzięki temu jakby no nie popadałam już w rozpacz, tylko wręcz dziękowałam Panu Bogu za szansę która poprzez to swoje takie tak jak syn marnotrawny prawda ta opowieść o synie o synu marnotrawnym też wywarła na mnie ogromne wrażenie i ja się rzeczywiście tak właśnie czułam jak syn marnotrawny na którego czeka ojciec mimo jego błędów to czeka, wypatruje, rzuca mu się na szyję i jeszcze wyprawia ucztę. Więc ja się wtedy tak właśnie czułam, czułam się po prostu kochana przez Pana Boga.